Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszych spotkań, w których opowiadam o interwałach muzycznych. Dzisiaj opowiem Wam o tercji. Do tej pory tylko przypomnę, poznaliśmy dwa interwały. Prymę czystą, którą zaznaczamy przez jedynkę, sekundę wielką i małą, którą zaznaczamy przez dwójkę, ewentualnie dwójkę z takim matematycznym znaczkiem. Teraz zapiszcie sobie w zeszytach. Co to jest tercja? Tercja jest to odległość pomiędzy pierwszym a trzecim. Tercje mogą być małe i wielkie. I tradycyjnie zwiększone i zmniejszone. Nas, tak samo jak w przypadku sekund, będą interesowały tylko tercje małe i wielkie. Zmniejszone i zwiększone są, ale o tym kiedyś indziej. Teraz, jak to wygląda w zapisie? Tercja wielka to jest po prostu sama trójka. Wszystkie interwały wielkie piszemy samą cyferką i czyste. Wszystkie interwały małe piszemy, dopisujemy znaczek, czyli będzie tercja mała będzie to trójka ze znaczkiem. Teraz jak znaleźć tercję? Na klawiaturze jest to odległość pomiędzy pierwszym a trzecim, czyli liczymy po kolei. Liczymy po kolei. C, od dźwięku C, tercja to będzie C, drugi dźwięk to D, trzeci to E. Czyli od dźwięku C na pewno tercją jest E. W zapisie wygląda to tak. Pięciolinia. Klucz wiolinowy, żebyśmy mogli je nazwać. I znowu zacznę od dźwięku C. Polecenie jest takie. Od dźwięku C znaleźć tercję małą w górę. Zliczę. C to jest pierwszy, bo od niego szukamy. Drugim dźwiękiem będzie D, a trzecim będzie E. Więc piszę E i już wiem na pewno, że to jest tercja. Teraz jak sprawdzić, czy to jest tercja wielka, czy to jest tercja mała? Pamiętacie, mówiłem Wam o półtonach naturalnych, czyli te miejsca, gdzie nie ma czarnego klawisza. Są to dźwięki E, F i H, C i to trzeba koniecznie zapamiętać. Teraz sprawdzam sobie na klawiaturze C, E. Czy pomiędzy tymi dwoma dźwiękami jest półton naturalny? Nie ma. Więc jest to tercja wielka. A my szukamy tercji małej. Tego dźwięku C nie możemy ruszyć, bo od niego szukamy. Czyli jak to jest wielka, to ten dźwięk muszę o jeden klawisz przesunąć. Czyli potrzebujemy bemola. Jak dorysujemy bemola, to wiadomo teraz, że to jest od dźwięku C tercja mała w górę. Teraz od dźwięku C szukamy tercji małej, ale w dół. I pierwszy nasz to jest C, jak idziemy w dół, drugi dźwięk to będzie H i trzeci będzie A. Czyli muszę tu zapisać dźwięk A. I teraz znowu sprawdzamy, czy między dźwiękiem C i A jest półton naturalny. Jest H, C.
Czyli jest to na pewno tercja mała. Teraz od tego samego C zbudujemy tercję wielką w górę. Postępujemy dokładnie tak samo. C to jest pierwsze, D jest drugie, E jest trzecie. Czyli ten E na pewno jest to tercja. Teraz jaka to tercja? Sprawdzamy w ten sposób. Pomiędzy C i E nie ma półtonu naturalnego, więc jest to tercja wielka. Dokładnie tak samo postępujemy dalej. Od dźwięku C mamy znaleźć tercję wielką, ale w dół. Czyli liczę. C, kolejny dźwięk, drugi to będzie H, trzeci będzie A. Piszę A i wiem na pewno, że to jest tercja. Teraz musimy sprawdzić jaka. Pomiędzy dźwiękami C i A jest półton naturalny HC. Czyli będzie to tercja mała. Żeby zrobić z niej wielką, tego dźwięku ruszyć nie mogę. Muszę coś zrobić z tym dźwiękiem. Ponieważ jest to mała, muszę go obniżyć. Stawiam bemol. O. I wielka tercja dźwięku C w dół jest dźwięk as. I dokładnie tak samo postępujemy z każdym innym dźwiękiem. Weźmy na przykład dźwięk G. Piszę dźwięk G. Od niego mam znaleźć tercję wielką w górę. Po kolei liczę. Pierwszy to jest G, bo od niego szukam. Pierwszy G, kolejny to jest dźwięk A. Trzeci będzie H. I mam tutaj tercję. Sprawdzamy jaka. G, H. Pomiędzy tymi dźwiękami nie ma półtonu naturalnego, więc jest to tercja wielka. Teraz od tego samego dźwięku G szukamy tercji wielkiej w dół. Pierwszym dźwiękiem jest dźwięk G. Od niego szukamy. I jadę po kolei. F, E. Piszę dźwięk E i wiem, że to jest na pewno tercja. Jaka tercja? Pomiędzy E, G jest naturalny półton. E, F. Więc jest to tercja mała. I teraz, żeby zrobić z nią, zrobić tercję wielką, bo potrzebujemy, tego nie mogę ruszyć. Do tego dźwięku muszę dopisać bemol i wówczas mamy tercję wielką. Analogicznie szukamy. Od dźwięku G mamy teraz tym razem zbudować tercję małą. Postępujemy identycznie. Pierwszy dźwięk to G, drugi A, trzeci dźwiękiem będzie H. Wiem na pewno, że już to jest tercja. Czy wielka, czy mała? Sprawdzam. Pomiędzy G i H nie ma półtonu naturalnego, więc jest to tercja wielka. I teraz, żeby ją obniżyć, potrzebuję bemola. I tercją małą od dźwięku G w górę będzie dźwięk B. Teraz szukamy w dół. Też ma być tercja mała. Zaczynamy od G, to jest nasz pierwszy. Jedziemy w dół. F to jest drugi, E to jest trzeci. Piszę dźwięk E na pierwszym, tak? Sprawdzamy, czy jest to wielka tercja, czy jest to mała. Pomiędzy dźwiękami E, G jest naturalny półton, więc jest to na pewno tercja mała. No i czas na pracę domową. Rysuję wam pięciolinię. Klucz fiolinowy. Od dźwięków D, powiedzmy jeszcze jaki mam tu pomyśl, F i C na górze. Od tych dźwięków macie napisać tercję małą, tercję wielką w dół i w górę. Mam nadzieję, że
Zrozumieliście, o co chodzi z tymi małymi i wielkimi tercjami. Chcę tylko przypomnieć jeszcze, że to jest naprawdę ważne, bo w ten sposób my się uczymy jakby języka muzycznego i te wszystkie określenia, nazwy interwałów będą nam potrzebne później na przykład przy budowie akordu. Dziękuję wszystkim za uwagę, serdecznie pozdrawiam, do następnego spotkania.